wiem co z tym zrobić, bo takie kurwa mało to. Co to jest? Spróbuję to wymyć i pewnie będzie git, nie? To nie było promowane kiedyś? Jeszcze nie ruszałem. Nie, czarne zwykle takie. Metalowe czarne, ale to myślę, że tylko umyć wystarczy. Jeszcze tego nie ruszałem. Pewnie chromowane to było w tych pierwszych rocznikach. W maluchu mam chromowane. No ten już taki, wiesz, tańsza wersja, nie? Nie no, miał takie, to musi mieć takie, wiesz, skąpe, nie? Dobry wieczór! Witamy was wszystkich na kanale Mój Garaż, Moje Hobby. Dawno dużego pada nie było i Łukasza w roli głównej. Ale to nie jest tak, że się nic nie działo. Może pokażę po prostu co, tak, jak to wygląda w środku. Taka nudna robota była, to nie było co pokazywać. Ale pozmieniało się trochę, także chcemy wam pokazać co się zmieniło. No i dobra. Mi się najbardziej podobają te pasy, nie? Robi pasy? Pokaż jakie. Strasznie mi się to podoba, nie? Jarają mi te pasy, nie? A tu jakie są pasy, pokaż. Bo były czarne. No właśnie, były czarne, a są piękne niebieskie. W sumie to są, nie wiem, jakie to są, czy są niebieskie, czy co to takie? No są takie... Ja jestem daltonista, to taki... Nie błękit wiem. Taki, kurde, ja ci powiem, że nie wiem. No taki ale jaśniutki, niebieski taki. Nietypowy, a pokaż jak fajnie to jest, no. Napinane jest. Udało się wyprać, także... Kolejna rzecz. Trochę żeś się z tym namęczył, co? No zaszło to. Samą podłogę 10 razy prałem, cały czas wiesz, brud wychodził. Jak to mówisz? A na dół, tak? Ale zapięcia no, są na dziwne, taką klamrę. Dziwne te zapięcia, nie? I co teraz? I na dół, tak? No, tylko nic nie trzeba wciskać, tylko po prostu wiedzieć jak cyk? Czym przykręcić. I na dół. No, a ja pociągnij za pas teraz, za obydwa, no i nie do wypięcia. Ale co, są znaczy nie czteropunktowe, tylko normalne, tak jak powinno być, nie tylko biodrowe, jak były w starszych modelach chyba, nie? No, a tak, bo wcześniej jakieś są takie pasy... miały tylko biodrowe pasy, no były takie auto. To są pasy bezpieczne, jeszcze powinny być z hamulcami tutaj, nie? Słuchaj, są bezpieczniejsze jak te biodrowe, to na pewno. No właśnie, ale ci powiem teraz co wygląda, kurde, jak ja pamiętam jak wyglądała ta podłoga. No ci powiem, teraz to robi robotę, naprawdę, nie? No i zapach w końcu się troszeczkę zmienił, nie? No, mniej szczurem czuć. Mniej szczurem, ale, mniej dziadem, mniej ale moczem. Ale jeszcze trochę tutaj, jeszcze trochę piany musi przyjąć to wnętrze. Nie, no tutaj jak ty patrz na tą podłogę, to jest rewelacja, nie? Nie wiem, czy to odda kamera wszystko. Może z tyłu pokaż, o, jest podświetlone bardziej. No ten dywan jest, kurde, jak te dywany, jak te pasy, nie? Po prostu bajka, nie? To co było wcześniej, no zobacz, no to jest kurde kawał dobrej roboty. Ile razy to prałeś, mówisz? No 10, ale jakbym miał 10 razy jakbym miał profesjonalny taki odkurzacz, to by wiesz, to by jeszcze zdjął z tego dużo, nie? Skujoska. Ale tam... Skuroska, ja też z igła. O. Fajnie, dobrze to wygląda. Super. Jak dla mnie bajka, co? Teraz zostało ten mieszek od biegów tylko zmienić, tak? Mówisz? Tutaj brakuje ta jedna rzecz. No chyba wszystko tutaj, tak? W środku, czy coś jeszcze? To tak? Aha, no i radijko, nie? Tutaj ten mieszek no, i radijko? No tak, mieszek, no jest, jakby leży, trzeba tego jeszcze zmienić. Aha. Bo tak poza tym, to jest, środek już jest cały wyczyszczony, wyprany. A i nie mamy tej... Tu jakiś napis był, tak? FSO? Właśnie. Może piszcie w komentarzach, jak to miało wyglądać. Czy to było też FSO napis, czy tylko jakaś zaślepka? Albo gdzie to zdobyć, żeby... No sam taki emblemat tutaj jakby wypadł gdzieś. O to chodzi, jakbyście mieli to chętnie byśmy to... 8-5 rok, duży Fiat, ME wersja. Co on tu powinien mieć? I gdzie to zdobyć? Ale już bym powiedział... Będziemy bardzo... Ten... Bardzo dźwięczni będziemy za... Jakąkolwiek podpowiedź. Muszę ci powiedzieć, że w garbusie chyba się lepiej zamykają drzwi, nie? No to trzeba... Jak to się tak mówi... Jebnąć. Gwizdnąć. No, a od przodu co się pozmieniało, że zaczęliśmy, aha, felga, o. No właśnie, w końcu jakaś błyskotka. Właśnie, chyba. Bo oryginalnie miał takie koła. Znaczy takie koła, no takie same felgi, tylko w takim kolorze, to jest taki ciemny szar. Jeszcze albo jasny szar. Oryginalne te, 100 mile, trochę popękane. Jeszcze jest teraz problem z rozmiarem, nie? Mówiłeś, bo tu jest fabrycznie 165, pełny wymiar 13 i teraz nie wiadomo, czy to jest tak, jak powinno być. Czy to jest na 65, czy może trochę szerszą oponę. Nie wiem, trzeba się gdzieś dowiedzieć, jaka tutaj
czy idzie dostać i gdzie takie opony, żeby były takie same jak były, o takim samym rozmiarze. Albo przynajmniej zbliżonym, jak już nie będzie możliwości dostać takiego samego. No i tutaj tak felgi. Wyglądają felgi. No. Podobno w tym roczniku były dwa rodzaje właśnie malowania. Między innymi jeden był nawet taki zwykły. Trzy niby. Trzy? Niby trzy. A trzy, czyli kolor to jaki niby? Biały, taki aha. Srebrny i taki ciemny jak tam przed chwilą był. Mi się wydaje, że jak już takie dorwałeś i są wypiaskowane, fajnie pomalowane, to będą fajnie wyglądały już na aucie, nie? No, no z dobrą oponą. Jak jedną felgę przyłożyłem, no to tak by się prezentował mniej więcej tak. O. Nie? No to tak myślę, że chyba nie zaszkodzi mu taka felga, będzie git. Z oponą będzie robiło robotę, no. Nie? W ogóle też fajnie wygląda jak całe zawieszenie, to wszystko jest poskładane. Co... Kurde, no. Jest rewelacja. No tak tam. Ale by pojeździł! Już może niedługo. No i oprócz tego jeszcze tutaj przód, wiesz, wszystko jest porozbierane, wszystkie plastiki. No i jakby z wszystkich osadów tutaj jakichś brudów, wszystko jest czyszczone, żeby później, wiesz, jak składamy na nowym, nie? Na czystym, nie? Już tego, tutaj to wszystko to jest taka jakaś nalot rdzy, się zastanawiamy co z tym zrobić, bo tak to auto nigdzie nie jest ani spawane, ani szpachlowane, nie ma grama na nim szpachlu. No i dzisiaj z żoną w sklepie byłem i wpadłem na pomysł, że autoreklama. Nie, no, no może być. Specjalistyczny sprzęt dla detailerów. Do usuwania kamienia i brudu z półki wziąłem jakieś, pewnie to jest do kabin prysznicowych albo coś. No i aha. Powiem wam, że tak. No, no i to taką pianą się to spryskuje. Pędzelkiem to wszystko trzeba zruszyć, spłukać i powiem wam, że jest, nie wiem, jak do jutra blachy nie zje, to jest tak, jakby no... Idealna metoda na to, żeby wyczyścić sobie z wszystkich zaległych 30-letnich brudów każdy zakamarek, tak naprawdę. Ale co później, to wodą, tak? Jeszcze po tym? Normalnie czy... wodą spłukujesz. Aha, no. Spłukujesz wodą, no. Także robi robotę. Środek tak i jedziemy wszystkie zakamarki teraz w dużym Fiacie, o. Jest co robić. Długi nie jest. Jednego by korciło jeszcze pewnie go pomalować, ale my byśmy chcieli chyba w końcu zapojeździć się. Więc znaczy, pojeździć, nie? Czy nie? No to jest idealna baza do. W sumie do polakierowania. Do polakierowania, no. Tylko z drugiej strony, mi osobiście szkoda go malować. Ja wolę, żeby chyba on taki został. Polakierować go zawsze będzie można. Niech on jest trochę sfatygowany, może z tym programem byśmy tylko chociaż doszli do koloru, co? Te progi to się zrobi w jeden siwy, tak się tam tak, przemaluje, bo to aż radzi tak brzydko, ale no to tamto trzeba będzie po prostu farbą poprawić, a reszta będzie tak jak jest po prostu. To będzie fajny temat, jak się może będzie można było odwiedzić tego dziadka, nie? No właśnie, przejechać do dziadka, no przecież kurde, trzeba działać. Dobra. No. No to działamy. Rzecz, którą ciężko pokazać, a na dobrą sprawę, nie? Bo to coś, co było naprawdę pracochłonne, bo ileś tu na tym godzin spędził? Ja tutaj jeszcze drugą połowę tego muszę spędzić. No ale ile godzin poszło na sam środek? Nie wiem, nie liczyłem, ale dużo. Z 20-30 pewnie poszło, nie? Czy lepiej? No, gdzieś tak. Kurde, no i wiesz, i na dobrą sprawę to wiesz, no nie ma nawet co pokazać, bo to... Znaczy pokazać jest co, tylko że... no niby nic się nie zmieniło, oprócz tego, że jest czysto. Nic nie dokupione, nic nie domontowane, tylko po prostu tyle, że jest czysto i wygląda tak, jak powinno wyglądać, nie? No ale te pasy mi się podobają na maksa, nie? No te pasy to słuchaj, w misce moczyłem dwie doby. Dwie doby? Dwie doby w misce z proszkiem do prania maczałem, wiesz, wylewałem wodę znów na świeżo nową. I cały czas brudna. I cały czas brudna była, a na koniec jeszcze do pralki i to jest jakieś, no, mnóstwie czasu po prostu w roztworze spędziło, żeby wyglądać tak, jak wyglądało. Aha. No to, ale udało się, wiesz, jakby je uratować, bo one były czarne, dosłownie takie, jakbyś je zobaczył, to byś nawet kopnąć ich nie chciał wcześniej, nie? No to chodź. Teraz są naprawdę czyściutkie, już czystsze być nie mogą, nie? I odzyskały właśnie kolor swój. A coś jeszcze wspominałeś o podsuficie, że prałeś też coś tam? Chyba mankament chyba wszystkich dużych Fiatów jest to, że ona wisi, nie? Jak większość Fiatów. A to też się czyściłeś, tak?
Wziąłem ją, przeprałem, tak wiesz, jakby raz, żeby na ten czysty środek teraz paprochy nie leciały, nic brudnego, to ona jest przeleciana, tak przeprana, ale wisi cała dalej, jakby, nie? To trzeba gdzieś do tapicera jakieś to dać, bo akurat się na tym średnio znam. A, no ci powiem, to nie są jakieś duże pieniądze, a może zrobi to porządnie i będzie na jakiś dłuższy czas i będzie super, nie? No, na pewno. Nawet nie wiadomo na nową sprawę, jakiego kleju użyć, żeby tam czego nie spierdzielić. Tak, nie wiadomo, czy w ogóle ten materiał to chyba będzie do wyrzucenia i trzeba będzie dać może i nowy, nie? Bo jakby fachowiec to stwierdzi, tak? O to chodzi. Niektórzy ludzie mówią, że to się butaprenem robi, ale ciekawy jestem, jak to później wygląda, jak to no, się rozgrzeje nie na słońcu. Wiadomo, czy to nie porozciągane, czy jakaś gąbka pod spodem musi być coś, czy, bo może można dostać taki nowy materiał, wiesz, identyko, może no. Gdzieś, wiesz, goś ma dojść. I zrobię identyczny, wiesz, ten sam materiał, nie? A jak będzie się różnił, no to nie wiem, będę chciał ratować, żeby ten z powrotem. Kiedyś też był klej taki w sprayu, nie? Do tapicerek specjalnie. No, to taki jak w sufie zrobiliśmy to. Tak? Folię na to w sprayu, no przyklejałem i przyklejałem sobie folię, żeby... No sufit żeby... też fajnie wyszedł, ci powiem. A właściwie chyba tego nawet nie widziałem wcześniej, samego sufitu. Widziałem sam sufit, ale no. Dobrze wygląda. Ci powiem, teraz to jest super. Robi no, się tutaj naprawdę fajny klimat. Jeszcze druga połowa. Druga połowa jest do zrobienia i tak też. Standardowy problem. Ile metrów by stołu nie było, to i tak jest za mało, nie? No i nowa zabawka Łukasza. Jest i TIG do zabawy w kwasie i w aluminium. I nie tylko. Fajna sprawa. Próbowałem przed chwilą. No, no to nawet ten. Zaraz zobaczycie, jak ryba spała. Jeżeli to można nazwać spawaniem. Pierwsze kroki na płoty. Pokaż. Sacy. Przepalone. Za czerwone tak nie widać. Ale mocno przypala, nie jest trochę mocne. No właśnie tak myślę, czy... Nie było, o czym chciałeś mówić. Nie, no bo chciałem powiedzieć, że no. Oprócz tego, że jest duży Fiat, to są jeszcze inne projekty. I na dobrą sprawę musicie nas zrozumieć, że no nie tylko przy dużym Fiacie się pracuje. Jak widzicie tutaj obok jedna z maszyn Łukasza. No bardzo to jest konkretny sprzęt. Jeśli byście chcieli wiedzieć coś więcej o tym aucie, to napiszcie w komentarzach, może Łukasz się podzieli z wami tą wiedzą, bo naprawdę maszyna jest fajna, nie tylko do zabawy, ale i do wariowania na rajdach. No, przez profesjonalny zespół była zbudowana. O to chodzi. Ja oprócz tego obok coś stoi, jeszcze widzę na dwóch kółkach. Tylko teraz tutaj coś się wybrakowało, gdzieś kierownica zniknęła, bo było małe bubu w terenie, no, ale to się zdarza. Ważne, że kierowca jest cały. Jutro będzie nowa. O to chodzi. Ręce można podkładać, a kierownicę się kupi nową. Nie, też fajny sprzęcik do zabawy w offroad i nie tylko. No, w niedzielę jedziemy na poligon pojeździć. Gdzie ten poligon? Do Czarnego. O, widzisz. Często tam odwiedzacie to miejsce? No, raz byłem. Tak? I jak podobało się? Tak. Fajnie. To na kilka motorów jedziecie, czy sam? No, kilka. Kilka motorów. Oj, nie, samemu to nie. Zabawa jest, co? Pewnie, no, pewnie jest, troszeczkę... No, jest taka, że jak byłem pierwszy raz, chcę być tam często. O, widzisz, no, czyli jak zwykle offroad wciąga. Nie tylko na czterech kołach, ale na dwóch też. W każdej postaci, kurczę. A powiedz mi, co to jakaś było to, wiesz, konkretna moc jest? Jaka tu moc jest na tego motocyklu? 23 konie mechaniczne. Wystarczy? Mi tak. Mocy nigdy nie za dużo, nie? No to jest seryjna Honda CRF250L, taka motorynka do jazdy, do roboty po non-rową. Już nie mówię, że motorynkę to ja mam w garażu, ona ma dwa konie. A w ogóle to trzeba ją chyba też w końcu pokazać. Też. Jakiś czas temu odpaliliśmy też... Teraz dopiero. Jakiś czas temu odpaliliśmy też formę wsparcia dla naszego kanału. Jak to się nazywa? Zapomniałem, jak to się nazywa ta trona.
Na dyszkę, tak? Pod powiec, bo nie pamiętam. Poczta Polska. Nie, Poczta Polska, tak. Ty, a tak w ogóle to maseczki powinniśmy mieć chyba, nie? Czy nie musimy? Ty nie, ty może powinieneś. A, bo ja przyjdę do ciebie. Dobra. To nie, czy jakoś tak? Dobra, to się wiedzę. Ja szczerze to ja nie wiem, jak to teraz jest po prostu. Nie wiem. Nie mam. Ale jak wychodzisz z garażu, to już... No mam. To już wtedy jest pełna tak, kontrola tak. Jest i okej, okay, czyli... Dobra, a ten, to się nazywało... Wsparcie... Ty, w domu nie trzeba, wiesz, ja tu więcej czasu jak w domu spędzam. W domu nie trzeba maseczek. No, w domu nie trzeba, no, a garaż moim domem. No to kurde, bardziej jak dom przecież. Garaż moim domem, no dobra. To by się nazywało... Patronite. O, Patronite, a ja mówię na dy, tak? Dobra, sorry. Jest takie coś jak Patronite. To jest taka forma wsparcia naszego kanału między innymi. Jeżeli ktoś by był chętny, a chciałby nam pomóc, to jest to jedyna forma, jaką... Oprócz tego YouTube'a, na którym zarabiamy miliony oczywiście. Jest to forma wsparcia dla nas, dzięki czemu moglibyśmy zainwestować w rzeczy nie tylko związane z samochodami, bo na samochody sobie kupujemy części sami, ale coś dla was, żeby można było troszeczkę ulepszyć ten kanał i na przykład zainwestować w jakieś fajne mikrofony czy też kamerę, więc to było bardziej chyba dla was. Więc jeżeli byście mieli ochotę, to zapraszam. Ale meka kurwa wyszła. Ale może dobrze? Czy nie? Ty, że nagrywasz to, tak? Zajebiście, kurwa.